Oskar Mleczko, Freak MMA, ze mną Damian, narzeczony zwycięskiej dzisiaj Wiktorii. Powiedz, Damian, jakie to uczucie w takim razie? Co możesz powiedzieć na sam początek? Co ci towarzyszyło? Jakie emocje? Stres i jeszcze raz stres. Dosłownie, trener główny Wiktorii tak jakby zabronił mi być w narożniku i w ogóle, bo to źle na nią wpływało. Jak Wiktoria się poszła rozgrzewać, ja krążyłem po szatni, chodziłem w kółko, normalnie tak się stresowałem, ale jak już nadszedł ten moment walki, to był jeszcze gorzej było. No, ogromny stres dla mnie, tak mi serce biło, ale na szczęście się udało, wygraliśmy. Wbiliśmy do tego oktagonu, tak się cieszyliśmy wszyscy, dosłownie tak mi łzy szczęścia mi poleciały, no i udało się, no, wszystko. No, a powiedz, kiedy te emocje, kiedy ten stres był dla ciebie taki najbardziej odczuwalny, kiedy było najciężej sobie z tym poradzić? Podczas walki, taka druga, trzecia runda już taka, żeby to się skończyło, bo wiedzieliśmy, że jest dobrze, że wygrywa. To obalenie pod koniec drugiej rundy mogło spowodować różne uczucia sędziów i w ogóle, ale na szczęście udało się wygrać niejednogłośną decyzją. Najważniejsze jest zwycięstwo. Mhm. Powiedz w ogóle trochę kulis, jakbyś mógł zdradzić, bo jako narzeczony z pewnością byłeś, że tak powiem, świadkiem od samego początku, jak ta oferta dla Wiktorii się pojawiła. Możesz powiedzieć, jak te kulisy wyglądały? Kiedy w ogóle się dowiedzieliście o tym, że ta walka może być? Jakie to były okoliczności? Co wówczas robiliście? Kto do was zadzwonił? Jasne. Ogólnie zaczęło się wszystko na święta wielkanocne. Wiktoria dostała wiadomość na Instagramie od takiego właśnie menadżera i podpisała... Filip Bątkowski? Tak, teraz możemy zdradzić, w sumie nic, to nie jest żadne ten. Podpisaliśmy takie oświadczenie, że Filip może ją, Wiktorię, reprezentować w różnych galach i w ogóle. I dwa tygodnie temu w środę były jakieś początkowe rozmowy i w piątek, dosłownie w piątek, dwa tygodnie temu, dostałem telefon po meczu swoim piłki nożnej, że Wiktoria będzie walczyć. Nie zostałem zapytany o zdanie w ogóle, tylko zostałem oznajmiony, że Wiktoria będzie walczyć. A czekaj, kto ci powiedział o tym? Wiktoria, okay. Przez telefon, tak. Okay. Wszystko się dowiedziałem. Okay. A znajomi do mnie mówili, gdzie ty ją puszczasz, dlaczego tak? A ja mówię, że mi zostało to powiedziane, a nie. No. I dosłownie w ten sam dzień też dzwoniliśmy do trenera, do Gracjana Misia, z czego bardzo go polecam. Mega, mega trener i do tego jeszcze mega zawodnik. Polecam całym sercem, jak ktoś jest z okolic Lubina, zapraszam na treningi do niego. Mega zajawka. I dosłownie w sobotę wieczorem mieliśmy pierwszy swój trening. I tak jak naprawdę ten tydzień to był taki obóz przygotowawczy dla Wiktorii. Już na trenerzy robili wszystko, co w ich mocy. Najprostsze rzeczy, ciosy proste, poruszanie po klatce. I bardzo dużo sparingów. Był krew, był pot, był płacz, było wszystko przez ten tydzień, ale zaowocowało i najważniejsze, że się udało wygrać. A powiedz mi tak szczerze, no bo już jesteśmy po walce. No, La Luna była bardzo głośna, była bardzo dymogenna podczas, że tak powiem, całego procesu promowania tej gali. I teraz pytanie do ciebie, czy w ogóle Wiktoria gdzieś tam w głębi dawała po sobie odczuć tą tremę, ten stres, który mógł być po prostu spowodowany przez te wszystkie zachowania La Luny? Nie, to w ogóle nie. Naprawdę nie. Przez te dwa tygodnie tych przygotowań praktycznie w ogóle się nie stresowała. Jedynie wczoraj miałem tam dwa telefony, że mnie może zasnąć, że się stresuje troszeczkę, ale tak naprawdę nie stresowała się w ogóle. Jeszcze z nią nie rozmawiałem nawet po walce, jak jej odczucia i w ogóle. Co do La Luny, dużo rozmawiała, no, a za dużo nie pokazała w klatce, jak na tyle, jak na taki okres przygotowań w stosunku do Wiktorii, która trenowała, która się dowiedziała dwa tygodnie temu przed walką. A powiedz mi, jak w takim razie kwestia, no bo wiemy, że Wiktoria jest, że tak powiemy, profesjonalną szczypiorniską i teraz w takim razie jak te przygotowania, jak ta cała walka wpłynie na ten okres, jak, na tą grę w piłkarską, no bo wiemy, że prawdopodobnie domniemuję, że ten okres sezon w piłce ręcznej już też dobiega końca, tak? Jakbyś mógł to powiedzieć, jak to wygląda? Zostało bodajże dwie kolejki do końca tego sezonu. Jak to chodziło? Dwa tygodnie temu Wiktoria właśnie nie zapytała, tylko oznajmiła trenerowi, że dostała taką szansę i musi ją wykorzystać i no niestety nie da się połączyć piłki ręcznej z MMA w tym samym czasie i w ogóle. No i musiała zrezygnować z piłki ręcznej na okres przygotowań do walki. Teraz po takiej walce, jaką dała,
czy wróci do piłki ręcznej, to już ona sama zdecyduje, bo to jest jej decyzja. Ale jestem z niej bardzo dumny. Najwierniejszym narzeczonym na świecie jestem na ten moment. No cóż, w takim razie to na szybko kilka słów od Damiana narzeczonego. No ja życzę, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej, no bo chyba dużo szczęścia. Dzisiaj ta dawka tego hormonu szczęścia została wam dostarczona. Oj, bardzo dużo, naprawdę. Tyle łez, to ja chyba przez ostatnie 10 lat nie wylałem, co w tym oktagonie teraz na koniec. Okej, a powiedz mi jeszcze, jak zamierzacie świętować dzisiejsze zwycięstwo? Na pewno zabawimy się, zobaczymy, jak to się potoczy, ponieważ my jutro wracamy, w sensie ja jestem kierowcą, jutro wracam do swojego miejsca zamieszkania ponad 300 km, więc raczej będzie spokojnie. Wiktoria ogólnie jest abstynentką, nigdy w życiu nie pił alkoholu, więc co będzie, to będzie. Okay. Dobra, dzięki Damian i do zobaczenia pewnie w przyszłości. Dzięki. Dzięki wielkie.